Tak jak bardzo cenię mądrość starszych osób, tak nie lubię wytartych schematów i frazesów, ponieważ one, chociaż mają czasami w intencji, aby pomóc, doprowadzają do tragedii. Jednym z takich jest powiedzenie: wystarczy, aby siebie kochali. No przecież, jak będą się kochali, to jakoś wszystko się ułoży. No niby ładnie to brzmi, ale nie jest do końca precyzyjne. Bo czy oni tak naprawdę znają swoje umiejętności, czy wiedzą, co mają po sobie się spodziewać, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy? No właśnie, śmiem twierdzić, że nie. Spisałem już trochę protokołów przedmałżeńskich, które przecież mają miejsce przed samym ślubem i czasami naprawdę ludzie nie do końca siebie znali, albo znali się bardzo, bardzo mało. Gwoździem do trumny mojego duszpasterskiego idealizmu było ostatnie spotkanie z narzeczonymi właśnie po to, żeby spisać protokół. I chociaż znają się bardzo długo, a nawet są 2 lata narzeczeństwem, ich rodziny się nawzajem nie znają. Serio? Czy tak można, żeby tylko skupić się na sobie? Oczywiście, to oni zawierają sakramentalny związek małżeński, ale nie sposób dobrze kogoś poznać bez zrozumienia środowiska jego wzrostu. Naprawdę, jeśli chcesz poznać tę swoją przyszłą drugą połowę, to najlepiej pojechać do niego, do domu. Dlatego, że tak jak możemy udawać przed kimś, z kim jesteśmy tylko na chwilę, na jakiś czas, tak nie jesteśmy w stanie zakłamać naszych relacji z rodzicami i rodzeństwem. Dlatego poznawajmy rodziny naszych przyszłych mężów i żon. Kolejne, co musimy zrobić, to przegadać wszystkie tematy. I nie chodzi mi tutaj o wysyłanie statków w kosmos i mówienie, jak to by było fajnie, gdyby. Nie. Chodzi o rozczłonkowanie codzienności, abyśmy się pozastanawiali, jak ona będzie wyglądała, jaka będzie jej konstrukcja. I już możemy wstępnie podjąć jakieś decyzje. Ja wiem, one może będą nad wyraz, będą zbytnim przyspieszeniem, ale dzięki temu będziemy wiedzieli, jak ktoś sobie wyobraża nasze życie rodzinne. No bo jeśli dla narzeczonej jest bardzo ważne, aby mieć dużo dzieci, to lepiej by było się dowiedzieć o tym, że przyszły jej mąż chce tylko i wyłącznie mieć jedno, ponieważ to warto wiedzieć przed decyzją, że z kimś się związujemy. Dlatego rozmawiajmy uczciwie. I jeśli ktoś już podejmie ten temat, to potem dajmy jeszcze kolejne podpytania i drążmy temat i tłumaczmy, jakie poszczególne konsekwencje wynikają z tych różnych naszych rozmów. Następne, co Was bardzo dobrze przygotuje do małżeństwa, to trzymanie się sakramentów. Jeśli co niedzielę z narzeczoną, z narzeczonym będziecie chodzić na mszę świętą oraz co jakiś czas będziecie się ustawiali w kolejkach do konfesjonału, to wiecie, na czym budujecie. Nie ma lepszego sposobu na przygotowanie się do tego, czym jest katolickie małżeństwo, jak wspólna droga do świętości. Bo małżeństwo to nie tylko wspólnota materialna, ale przede wszystkim wspólnota duchowa. Zadbajcie o modlitwę, zarówno tę wspólną, jak i również prywatną, każdego z osobna. Wydaje mi się, że SMS z pytaniem, czy pomodliłeś się dzisiaj, nie będzie wcale nadużyciem. Tym bardziej, że jeśli do momentu ślubu nie zobaczyliśmy zgiętych kolan narzeczonego lub narzeczonej, to nie mamy co się okłamywać i oszukiwać, że po ślubie będzie gorliwym chrześcijaninem. Tak to nie działa. Dlatego polecałbym, aby opracować wspólnie razem modlitwę narzeczonych i powiesić ją sobie nad łóżkiem, aby każdy z Was w swoim domu, kiedy będzie kładł się spać, ją odmówił. I może jest to trochę sentymentalne, ale zobacz, jak może ukierunkować Waszą miłość na Pana Boga i sprawić, że to nie będzie tylko fascynacja daną osobą, ale to będzie zakochanie się w kimś, w Bogu. Będziecie złączeni razem Wszechmogącym. Przygotowanie do małżeństwa to także poznanie dobrej definicji małżeństwa, ponieważ jeśli nie wiemy, na czym tak naprawdę ono polega, no to nie dziwmy się, że nie wiemy, jak korzystać z tego sakramentu. Jeśli będziemy zakładali, że małżeństwo ma sprawić, że będzie nam wygodnie, dobrze i będzie proste, ślankowe życie i będziemy fruwać w przestworzach, no to tym boleśniej upadniemy. Więc musimy zrozumieć, że małżeństwo ma nas doprowadzić do zbawienia
jest to ciężka praca polegająca na współżyciu z małżonkiem oraz na wychowaniu dzieci. Ale na szczęście jest to praca, która zapewnia ogromne spełnienie. W przygotowaniu nie można zrezygnować z ważnej lekcji, z rezygnacji z siebie. I chociaż to będzie obejmowało całe nasze życie, to warto już rozpocząć w narzeczeństwie. Ponieważ jeśli ktoś nie potrafi zrezygnować z siebie, to znaczy, że nie do końca kocha. I na takich egoistów trzeba uważać, ponieważ oni nawet jeśli mówią kocham i nawet kocham ciebie, to często w tym mówią, że kocham siebie samego w tym związku. A podstawowym kryterium zdatności do małżeństwa jest właśnie to, że ktoś szuka wspólnoty, a nie osobistej dyktatury. Niesłychanie ważne jest również posiadanie wspólnego poczucia humoru. Dlatego ważne, abyśmy w narzeczeństwie albo odnaleźli, albo wytworzyli takie sposoby rozładowywania napięcia. I nieraz będzie trzeba z takiej taktyki skorzystać, bo każdy człowiek ma w swoim życiu takie punkty, których nie warto dotykać, ale również są sposoby na to, aby go rozbawić. Dlatego korzystajmy z tego, ponieważ śmiechu nigdy za wiele, no chyba, że jest ironiczny. Na koniec przypomnijmy sobie oczywistość, że nie ma lepszego przygotowania się do sakramentalnego związku małżeńskiego, jak obserwowanie naszych rodziców oraz otaczających nas małżeństw. Każdego co innego buduje, ale przecież inspiracji mamy bardzo wiele. Możemy wybrać, z kim się spotykamy, z jakimi ludźmi jesteśmy i dzięki temu wzrastać w naszym rozumieniu małżeństwa. Bo jak to mówi dobre przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje. Metoda prób i błędów jest bardzo dobra, tym bardziej, że nie zawsze te błędy muszą być nasze. Dlatego korzystajmy z doświadczenia innych.